Cześć, witajcie z tej strony. Ja Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blog Stary Planet. A w dzisiejszym odcinku jest to kolejny odcinek z takiej serii, gdzie po prostu, jeżeli coś tam macie, to przechodzę wasz parkour. A dzisiaj tak, żeby było fajnie, klimatycznie, to jeżeli macie świąteczny skin i was spotkam, przechodzę wasz parkour. Poprzedni odcinek bardzo wam się podobał. Zostawcie teraz łapkę w górę, około tam 2,5 tysiąca łapek, albo 2 tysiące łapek. To kolejne odcinki właśnie tej serii możecie wymyślać, odcinki możecie wymyślać w komentarzach. No i my od razu zaczynajmy, ale najpierw interko. No dobra, dobra, tutaj dużo ludzi w Nexusie, więc poszukajmy osoby, która tutaj ma. Dobra, mam cię w końcu. I teraz przejdziemy tutaj jakiś parkour. Zobacz, mamy jakiś fioletowy parkour, więc wchodzimy na twój parkour fioletowy. Więc, no bo masz świątecznego skina i pierwszy cię zobaczyłem taki, która ma taki świąteczny skin. Co ja zrobiłem teraz, to ja nie wiem. Dobra, więc może przejdziemy sobie ten parkour normalnie, jak to powinno wyglądać od bardzo, bardzo dawna. Dobra, tutaj mamy takie skoki. O, tu... Okej, okay. I teraz tutaj mamy kryształ. Dobrze, mamy kryształ, więc jest na pewno prościej. Okej, okay, tu są w ogóle, nie wiem po co te wiatraki, no ale dobra. Wow, dobra. Słuchajcie, nam idzie, stawcie łapkę w górę. Okej, okay, mamy kolejny kryształ, nie wiem w sumie po co, ale spoko, zawsze coś, nie wiem, ja tam lubię kryształki. I mówisz, nie lubię. O nie, tu muszę wybrać portal, który będzie właściwy. Aha, jeszcze przed tym ginąłem, no to pięknie się zapowiada. Na pewno nie zgadzam za pierwszym razem, więc nie zgadzam za pierwszym razem, to nie wiem. No nie wiem, to po prostu musicie powiedzieć na głos X Mikalo i zgadzam za pierwszym razem. Ale pewnie mi się nie uda, bo nie wiem. Na pewno się nie uda. No, to są tak ciężkie skoki, nie wiem, mi się wydaje, że to byłoby dobre. Co? Ej, nie, serio, cięcia to nie było, nie wchodziłem na ten parku i zgadłem? A, to musicie powiedzieć, napiszcie kto powiedział w komentarzach. Napiszcie, kto powiedział na głos X Mikalo, ekstra tak głośno, tak nie, no. Wiecie, tak dla beki. O, tutaj jesteś świąteczny człowieczek. Ma tutaj takie coś, więc tutaj ona też zje, po prostu jest coś świątecznego. Okej, okay, masz jeszcze dużo fajnych parkourów. No, żółte światło, o, bardzo fajnie wygląda, więc sobie go przechodzimy, więc ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam. W ogóle była aktualizacja na Blogstampet, jak nie wiecie, doszła nowa gra, stwórz i oceń. Można na końcu odcinka sobie w nią pogramy, tak trochę, czemu by nie. A na początku teraz sobie pogramy właśnie w wasze parkury, jak macie świątecznego skinka, więc bardzo fajnie. Więc to mamy żółte światełka, bardzo ładnie to wygląda. O nie, gdzie mam teraz? I chyba tutaj jesteśmy. Okej, to mam teraz takie łóżeczka, czyli takie schodeczki fajne, dobre. Hop, i hop, i hop, i o nie, dobra, dam radę. Ziemia plus jeden, zawsze coś. Gram oczywiście na koncie Mikalo Live, możecie dać uśmiecha, wbijamy tam 60 poziom. Mam 56, jakbyście dali uśmiecha jednego, to też byłoby zawsze coś. Więc możecie dać. A my sobie przechodzimy dalej i tu mamy metę, więc bardzo szybki i fajny parkour, naprawdę. Bardzo mi się podobał, więc like. No i lecimy szukać następnej osoby. Okej, okay, to od razu mi się jakaś tutaj X-Tomatix, tutaj z taką Mikołajką, taki skin Mikołajki. Dla Julik. No fajny parkour, szybki, prosty, spoko, bo też więcej osób będzie. Chyba wolicie, jak jest więcej osób, niż po prostu jak jest mało. Więc spoczko, tutaj ja się cieszę. Ja też nie lubię długich parkourów, bo potem jak zginę, to muszę wracać, jeżeli nie ma kryształu. Okej, okay, tutaj. O, ale fajne, i to mi się podoba, serio, ten parkour jest bardzo fajny. Może troszeczkę chaotyczny, a takich nie lubię, ale... Ale fajny. I tutaj meta. No dobra, bardzo fajny, szybki parkour. Taki z Nexusa. Dobra, teraz pójdziemy sobie na jakiś chat może, żeby nie było, że tylko wybieram z Nexusa i z Nexusa. Chyba to jesteś ty świąteczny, a jesteś, bo masz takie rogi Reniferka. No i w ogóle jesteś ubrana w kolor taki świąteczny, więc Spektra, gratulacje. Przejdę twój parkour, jeżeli masz. No masz taki szybki, taki, czy dobra, nie szybki, ale tutaj dużo klocków. No niby banalny, ale... Co? Przepraszam bardzo. Trochę jestem zdziwiony, bo chyba coś ci się pomyliło i nie postawiłaś dobrze tego. Okej, okay. No halo, jak to? Myślałem, że dam radę. No co? Czekajcie, ja to dam radę. No jak to? Przecież tu jestem, no dziwne to jest, czekajcie. Koteł! No stój! O, chyba nie przodziłem jednak.
Więc zobaczymy. Owocowo. Co to jest owocowo? No, jest tak trochę owocowo, więc przechodzimy. Dobra. Tylko ten kolor, ten bloczek nie pasuje do tych owoców. Powinien być jakiś taki, ten, nie metal, tylko jakiś inny. Ale spoko, da się to jakoś kreatywnie. Mam bananka. Pomarańczko, fajne pomarańczko. Napiszcie, jaki lubicie najbardziej owoc. Ja wam powiem, że najbardziej lubię jabłko i banan, a inne tak średnio i może tam, może gruszka, ale tak to jabłko i banan, ale na pierwszym miejscu jabłko, na drugim banan. Czasami zależy, jakie są banany, bo niektóre są dobre, niektóre są słabe, więc zależy od banana. Tak to na pewno na pierwszym miejscu jabłko, na drugim banan, zależy jaki. No i na trzecim gruszeczka, jak tam czasami można sobie zjeść. Dobra, gruszeczka, chyba to jest, tak, to jest gruszeczka. Dobrze, to mamy teraz bananek.pl XD. Taki bananek żółty, taki trochę, taki fajny, fajny, bardzo ocieniowany. Następne, co to może być, jest to czy to będzie jakiś, nie, to będzie teraz, no teraz po prostu miks owoców, tam jest arbuzik, luzik, arbuzik. I tam mamy metę, poczko, parkour, taki szybki, ale ciężko naprawdę się znajduje tych ludzi, które mają święte te skiny, no. Myślałem, że to nie będzie tak trudne, no bo przecież, no, chyba już są zaraz święta. No i fajnie byłoby się ubrać tak świąteczne na Blockstar Planet, okej. Czy już nie byłaś? Nie wiem, serio, bo te... Nie, dobra, nie byłaś. Backamblocks, fajny parkour wygląda, więc przyjdziemy sobie oczywiście, bo czemu by nie, oczywiście. Więc przechodzimy sobie. Okej, mam taki karton, czyli to jest taki kartonowy parkour. Dobra, teraz posłuchaj, ale trudno. Mamy portal. 180-tki, fajne 180-tki. Teraz tutaj takie kloczuszki nad kloczuszkami. Do góry teraz. Teraz musimy tutaj takie 180-tki. Tutaj raczej nie ma klucza, więc nie muszę się obawiać, że tu będzie jakiś kluczek. Znaczy przynajmniej mam nadzieję. Zostawcie łapkę w górę, żeby tu było dużo łapek w górę. Pokażcie, ile was tutaj jest, ile jest zalogowanych ludzi tutaj, co oglądają. Po prostu jeżeli jesteście teraz zalogowani na YouTubie, to zostawcie łapkę w górę. Jak nie jesteście, no to po prostu nie zostawiajcie. Mam nadzieję, że jesteście zalogowani. Chcę zobaczyć, ile osób z was jest zalogowane na koncie YouTube. A jak nie jesteście zalogowani albo nie macie konta, to załóżcie i zasubskrybujcie mój kanał, żeby otrzymywać powiadomienia. Znaczy po prostu wiedzieć, że są filmy na moim kanale. Czyli tak czy siak są często codziennie. Czasami moje się zdarzy, że są na przykład nie było raz. No po prostu na przykład nie mam czasu. A i tak według mnie jestem naprawdę bardzo, naprawdę dużo według mnie filmów mam na kanale. Żeby codziennie stawiać takie filmy, no to naprawdę po prostu według mnie to jest wow. Więc powinniście za to się cieszyć, że macie prawie codziennie filmy. Nie no, no codziennie macie, nie? Niektórzy nagrywają co tydzień, co 5 dni, co 3 dni, a nagrywam codziennie. No dla niektórych to niby jest fajne, ja tam słyszałem na przykład, że niby nie fajnie, bo to jest nudne, ale jakby no nie trzeba oglądać zawsze moich odcinków. Ja sobie na przykład to przełowy, na przykład weekend obejrzeć, kiedy macie na pewno czas. Bo jakby, no wiecie, no chyba filmy nie przypadną raczej, no chyba, że zablokuję je, ale w moim przypadku tego się nigdy nie zdarzyło, więc no. Zawsze można oczywiście obejrzeć film, potem, nie trzeba od razu. Znaczy ja bym chciała, żebyście od razu obejrzeli, to było, żeby było mi bardzo miło. No ale możecie też obejrzeć na przykład po dniu, po dwóch dniach. Ale warto sobie obejrzeć, więc YouTube, tu mamy, o metal? Metal, o jak super. No u prawie bym zginął i byłoby kaszanka. W ogóle blogger zmienił się na taki, bo on przedtem był takim małpą, a teraz wygląda naprawdę wygląda spoko. I won, no dzięki, no dobra, no won, nie no żartuję, ty co napisałeś, no dzięki, jak won, ja mam iść, czemu, dlaczego, a tutaj kto, no nie ma tutaj świątecznych skinów, ale napisała mi Kala, ale napisała, że mam iść, no won, czemu won, ha, smutek. A, nie! Ma ktoś świąteczny skin, przejdę parkour. Tu masz, myślałem, to jest świąteczny, ale to jest Gucci taki, więc tutaj nie świąteczny. No to masz świąteczny? No nie masz, nie widzę, żebyś miała świątecznych skinów. O, masz, pierwsza tutaj załapała się. Więc przechodzimy twój parkour. O, super, taki YouTube'owy. Tam napisała, tam też inni ludzie pisali, że mają świąteczne skiny, no ale no nie mieli jeszcze założonych, a tam ta pierwsza osobka miała założonego, no i spoko, no.
dużo widzów tam było najwidoczniej, więc spoczko, fajnie, że jesteście, fajnie, fajnie, cieszę się oczywiście. Okej, okay, jumpy, a jeszcze na końcu odcinka zobaczymy sobie test fuzjoceń, zobaczymy jak nam pójdzie, taki troszeczkę będzie dłuższy odcinek, czy pewnie i tak będzie taki 12-minutowy, jak tam troszeczkę potnę, no ale... Ale i tak będzie na pewno troszeczkę dłuższy niż myślałem, więc na pewno się powinniście cieszyć. I zostawcie łapkę w górę za to. Ja sobie zrobiłem fotkę i preablikat, zobaczymy jak to będzie, ponieważ teraz naprawdę bardzo łatwo się wybić. Jeżeli macie ładnego skina, to patrzcie, no 29 tysięcy, 19 komentarzy i to jest prawie najpopularniejszym skinem wszechczasów. Nie gadać, że to mnie... ludzie, to ktoś mnie wyprzedzi, ja mam najpopularniejszy blockstar na całym BSP, no nie, chyba nie będzie, bo teraz po prostu przez to prowadzili test coś i oceń, to dużo osób ocenia i po prostu jest dużo lajków z tego, no i teraz łatwo bić się w topkę, naprawdę łatwo, jak ja tu widzę, 7 level, pierwsze miejsce, po prostu to jest tak dziwnie, 3 level, co, ja tego nie widziałem, serio, po prostu teraz naprawdę bardzo łatwo się wybić, więc no, w sumie teraz no, kto umie ładnie budować, to nie powinien mieć zarzutów, że czemu mam mało lajków, no bo teraz naprawdę... Dobra, to my chyba już zakończymy odcinek. Co z clickbaitami? Hej, masz cringe filmy na it, Momo na blogstar.pl. To jest cringe, jesteś cringe'owym lakiem. Nagrywam. I będziesz na odcinku. Serduszko. Jesteś cringe'owym rakiem z clickbaitami. Przepraszam bardzo, gdzie są clickbaity? Gdzie są clickbaity? Pipi, jeden, cool, jeden. Wiem. No wiesz, dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Pożegnajcie się z widzami. Nie wiem, czy ktoś tutaj mnie zna, ale dobra. Pożegnajcie się. Łapka w górę, subskrypcja na kanale wraz z dzwoneczkiem na kanale. Jestem duży, jej. Co? Piekło? Piekło? Piekło dostałem od świeżaka Suzy. Ludku, Nirvana 4790, naprawdę twój zwierzak dał mi piekło, naprawdę twój, bo jakieś naprawdę niesamowite, da aż się zaproszę do znaj, naprawdę to jest coś niemożliwego, pierwszy raz się spotkałem, żeby prawie, czy no brak, drugi raz, żeby zwierzak mi dał piekło, no jeszcze dłuższy odcinek macie, ale nie no, serio, za to łapka w górę, no po prostu, aż musicie dać jej uśmiecha za to, Nirvana 4790, naprawdę, naprawdę to było super, więc do zobaczenia, pa, pa.